patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. I tak, Wiedźmin 3, Dzika Hunta nadchodzi na kanał, tak jakby całym. Słuchajcie, no zdecydowałem, tak, nagramy Wieśka, musimy, znaczy, tak czy strach, musimy nagrać kiedyś Wieśka, bo oczywiście ja w tą grę w ogóle nie grałem. Chcę zagrać bardzo, wy chcecie zobaczyć ją. Wiem, że no tutaj pojawił się problem, ja bym chciał bardzo chętnie, wiecie, nagrywać tą grę w tym momencie w dniu premiery, a nie, kurde, chyba z 2 miesiące później, czy tam nawet nie pamiętam ile, no nieważne. W każdym razie, no niestety nie było to możliwe, nie byłem w stanie tego zrobić, ale hej, teraz mogę i no wiem, że może nie będzie tutaj jakoś mega wyświetleń na tym Wieśku, ile mogłoby być, gdyby to było w dniu premiery, z tego względu, że po prostu już pewnie duża część osób oglądała to u innych youtuberów, bądź już sama zagrała, chociaż nie, mam wrażenie, że nawet jeżeli gracie w te gry, to i tak później je oglądacie u innych youtuberów, albo na odwrót, albo na przykład najpierw oglądacie, później gracie, no to jest skomplikowane. W każdym razie nie wnikam w to, czy kto będzie, kto nie będzie oglądał, ale wiem, że dużo osób i tak chciałoby zobaczyć u mnie to na kanale, no ja oczywiście chcę to nagrać, chcę w to zagrać i chcę to nagrać. A zacząłem się troszkę śmiać na początku, ponieważ ostatnie słowa z tego dialogu brzmiały czas czegoś tam i czas pogardy, nie? No to jest takie bezpośrednie nawiązanie do książki z Wiedźmina pod tytułem Czas pogardy. Okej, no nic, nie będziemy dużo tutaj pieprzyć, zaczynamy, po prostu zaczynamy. Będę grał na padzie, zobaczymy jak to będzie szło, myślę, że dobrze, a jak coś, no to zmienimy najwyżej.
Czekajcie, mapowanie, rozgrywka, ustawienia wideo. Jeżeli kogoś to interesuje, gram na średnich i będzie to stałe 30 klatek. Tak już wyliczyłem z moich obliczeń tutaj, jak chwilę uruchomiłem grę sam. Gra oczywiście po polsku. No i zaczynamy. Mamy 4 poziomy trudności. Po prostu opowieść, mierz i opowieść, krew pod i łzy, droga ku zagładzie. Czyli powiedzmy mamy easy, normal, hard i hard plus. No i w tym momencie ja myślę, że rozsądnie by było grać na normalu, natomiast ktoś mi zasugerował, że jednak lepiej by było grać na hardzie, że faktycznie jakieś większe wyzwanie, a że na normalu gra jest zbyt prosta, znowu na harda tego ekstremalnego nie chce się pchać, więc może spróbujmy na hardzie ewentualnie. Wyświetlanie samouczków możesz, tak, włączyć symulację wyborów z Wieśka drugiego. Tylko że kurczę, ja nie wiem, czy on tam widzi te zapisy w ogóle, no nieważne. Więc zacznijmy. Zatem, o, tutaj jeszcze Cinematics nas czeka, no wiadomo. W ogóle tamten ziomek, który tam mówił, był jakimś tam takim po prostu wędrownym gościem, który tam, wiecie, głosił prawdę ludziom i tak dalej. O, shit. Bardzo dużo wiedział jak na takiego po prostu, wiecie, wioskowego głupka, no ale cóż. Dobra, oglądamy. Właściwie, czy to nie był zwiastun czasem, który był dostępny na YouTubie? A, już chuj. Okej, czyli widzę, że Yennefer była ewidentnie po którejś stronie jakby, tak? Bo tu myślałem zawsze, że ona tu jest jakoś bezstronna, że tak przez przypadek się tu wzięła, ale ewidentnie jakby działała na korzyść, tak mi się przynajmniej wydaje, jednej strony, po czym sobie podjebała kolejnego konia i uciekła, tak? Można i w ten sposób. No, udźwiękowienie, powiem tutaj, jest po prostu zarąbiste. No i pewnie znajdzie to Geralt. A! Śpimy sobie niedaleko, to już się gra zaczyna. Okej, to już kojarzę, że tutaj będziemy. Ja myślałem, że Wiedźmini nie śpią, tylko medytują. No, ale cóż. Niech będzie i śpią. To coś tam było, losy postaci, coś tam, ale nie zdążyłem przeżyć. Plus, no ja mam, zrobiłem wszystkie zakończenia w sumie w dwójce, więc ja nie wiem, co on weźmie pod uwagę. No ale trudno, dobra. Oczywiście jesteśmy w Kaer Morhen, tutaj nie będziemy za bardzo się rozwodzić nad tym początkiem i o, to i tamto i sramto, jak to pewnie wszyscy podczas kurwa premiery, tylko to chuj, każdy już widział ten początek, kurwa, każdy wie, co tu jest, no nie będziemy się bardzo kuźwa mądrzyć, chociaż to akurat jest dosyć dziwny moment.
Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Ja. Mnie też by nie bawiło. Ale widoki miałam ciekawe. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Cili, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No, troszkę tam pośniaczony jestem, no ale też... W sensie Geralt, nie? Umieram. No to... Na razie. No, na razie. Powiedziała. No i teraz idź w chuj. O, widziałem Underbooba. No dobra. Zrobi tak samo jak Triss? Że wiecie, tak i się ubranie na niej wyczaruje? Chyba nie. Nie, chyba się normalnie ubrała. Bo Triss miała taki ten, nie? W dwójce, pamiętacie, zrobiła takie czary mary i całe ubranie jej znikło. To było super. No dobra. No nic, to teraz możemy sobie... Tak, cicho. Tak, wiem, nieważne. Dobra, cicho. Znaczy, zostawiłem te samouczki, żeby po prostu wiedzieć, jakie są kontrolki, ale... nic więcej nam nie... Dobra, to jest do wiedźmińskich zmysłów. O, właśnie, o to mi chodziło. A i tu na przykład możemy sobie zbadać... Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Tak. Wiesz przecież. Dokładnie. Możemy sobie zgasić świeczkę. Zobaczymy, co jeszcze możemy zobaczyć. O, tutaj możemy na przykład walnąć znakiem. Nie. Teraz. Szkoda, wiecie, świec. O, tu mamy jakiś kielich do zbadania. Kończy ci się sok. A nie wino? Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. I tu mamy klucz. Jej, mamy klucz do sypialni. Możemy, kurwa, wyjść stąd. Zajebiście, nie? Zobaczmy, czy coś jeszcze nam się pokazuje. Palenisko możemy zgasić, ewentualnie możemy sobie popatrzeć na jej ciuszki. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Mhm, bieliznę. Nie, myślałem, że mam tylko czarną, to jaka inna pasuje? Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Bądźmy nierozsądni. Bądźmy głupi! Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do mnie. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Tia, aczkolwiek no to nie jest aż tak bardzo za... Czemu w tym lustrze się ona nie odbija? Jest jakaś kreska się odbija, what the fuck? Tak czy srak, to... Że tak powiem... W książce nie Yennefer nie do końca najlepiej reagowała chyba na to, że ją... No, nieważne. Dobra, możemy iść chyba stąd, nic tu nie ma więcej do roboty. Nie możemy jeszcze wyjść na... Nie możemy biegać. A możemy skoczyć. Jej, jak super, po prostu mogę skakać. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No ładna w chuj, nie, no to prawda akurat. Tutaj możemy coś zobaczyć w kielichu, nie. No i tam będzie Ciri, która sobie będzie skakać. Skacze sobie, skacze, zajebiście, idziemy do niej. No i ledwo zacząłem grać, już 15 minut minęło, Jesus. No zawsze, początki gier są zawsze takie długaśne, no ale wczujmy się w ten klimat i w ogóle. No ale Geralt ma śmieszną fryzurę tutaj strasznie, nie? No ale cóż. To chyba miało, chodziło o to, że wiecie, żeby pokazać, że jest młodszy. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Ale animacje twarzy to piękne.
Niby mam włączony ten cały coś tam z jakiś her, coś tam. Żeby, o Jezu, a to liście nie były najlepsze. Pamiętajcie, ja gram na średnich, nie wszystkie rzeczy są tu powłączane i ta gra na pewno może dużo lepiej wyglądać. Ale przypuszczam, że klatek będzie wtedy niewiele. Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. A wiem już na przykład, że druk wynaleźli, nie? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic po nim musi robić, wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Okej, znaczy ja tu, wiecie, nie tłumaczę rzeczy, powiedzmy, oczywistych, które tutaj się w tym momencie dzieją, nie? Ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją. Geralt, ten stary to był Vesemir, czyli tutaj już szef jego. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! To jest Ciri, czyli jego dziecko niespodzianka Geralta, czyli nie jest jego córką, tylko... O, to jest związane z tamtym prawem wiedźmińskim, coś tam. Oj, wypadł jej, no właśnie. O kurczę, ale butem złapała, nieźle. Czy nie jest to, jak mówię, jego córka, ale... Jesteś w cyrku. Piruet. Tylko... Postawa. No, to jest związane z tym prawem wiedźmińskim, że jak wiedźmin tam, powiedzmy, chyba było to, że uratuje komuś tam życie, to może zażądać... A jak myślisz? Może zażądać... Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Vesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. No, jeżeli tam Wiedźmin ocali w podróży tam jakiegoś podróżnika, czy jakiegoś tam coś tam, to może za ocalenie życia może zażądać zamiast zapłaty, może zażądać tam prawa do, kurwa, niespodzianki, czyli jeżeli ten podróżnik wróci do domu, to pierwsza rzecz, którą zastanie w domu, której się nie spodziewa, będzie należała do tego Wiedźmina. Ergo, bardzo często są to dzieci, nie? Bo taki wojak na przykład jedzie w chuj na przykład na, nie wiem, pół roku wojny, napierdala, gdzieś wraca na przykład z tej wojny czy coś, czy nie wiem, był w podróży, czy nawet kupiec on na przykład był w podróży, wraca do domu, napadają go, nie wiem, kurwa, strzygi, Wiedźmin nie zabija i ten mówi mu, masz tu, kurwa, 1000 orenów, a Wiedźmin mówi, nie, ale pierwsza rzecz, którą spotkasz, której się nie spodziewasz, że jak wrócisz do domu, jest moja, dobra, ten wraca, tam ma bliźniaki, no i Wiedźmin ma dwa dzieciaki, nie, no, tak się chyba nie zdarzyło, no ale hej, jest Ciri. Tak samo mieliśmy, w Wiedźminie pierwszym był taki też motyw z jedną księżniczką, że ona była dzieckiem niespodzianką innego Wiedźmina. No, ale dobra, to już nie ten. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Lepiej, żeby tak było. Vesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. No, patrz, ale tak jak widzicie, Ciri... Ciri jest jeszcze o tyle specyficzna, że nas szkolona jest na Wiedźmina. Szkolona jest na wieśka, na Wiedźmina, natomiast umie też posługiwać się magią, a generalnie nie przeszła mutacji wiedźmińskiej, więc do końca nie jest Wiedźminem, w sensie nie jest, wiecie, nie ma tych mutacji, nie jest sterylna i tak dalej, także
Tutaj akurat nie do końca znam dobrze jej historię, ponieważ dalszych książek nie czytałem. Dopiero teraz jestem na etapie tam czytania książek, także, ale mam nadzieję, że w ciągu tej serii uda mi się jak najwięcej książek z Wieśka przeczytać, tak żeby jakoś tak na bieżąco też sobie, wiecie, wszystko mówił, znaczy tłumaczył, raczej kojarzył, i ewentualnie wam też coś dopowiadał. A u góry była oczywiście Yennefer, czyli ukochana Geralta, która jest czarownicą, czarodziejką. Nie wiem, czy tu jest rozróżnienie. Jest czarodziejką i generalnie tyle, nie? Ale dzieci nie mogą mieć, bo on jest wiedźminem, ona jest czarodziejką, czyli oboje są sterylni. Dobra, pewnie, że przez mury. Robimy jakiś samouczek eksploracji. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. Dobra, nie mogę tego zrobić. Nie możesz tego zrobić! Ciśnij A, aby wejść po drabinie, dobrze. Nie mogliśmy to pominąć, ale już trudno. Okej, okay. Znajdzie się przed przeszkodą, przechyl i wciśnij, by się wspiąć. Aha, tym się wspinam. B się wspinam, a wskakuje to bez sensu. Czy A mam na drabinę wejść? Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu bo tym usta, w rytm kroku. Skaczemy tym, dobra, faktycznie, to ma więcej sensu. Ciri, bez wygłupów. Się zaśmiał. Ha! Mogę sobie skakać, kurwa. Skacz. Nie! Ej, mówiłem, że tak nie można. Tak nie możesz. Nie, nie ma to jak zginąć w samouczku, dobra. O, Jesus. Oj, no nie wiedziałem, że zginie jak tak zeskoczę. Myślałem, że skoczy tam dalej na tą platformę, ale się nie udało, dobra. No, także... Chyba jak spadniesz. Ha, możemy się tak odbić od murku, to w sumie też fajnie. O, czekajcie, bo tu za beczkę wszedłem. Dobra, idziemy. Moglibyśmy to w sumie pominąć, ale chcę wiedzieć mniej więcej, wiecie, proste mechaniki. A jeżeli chodzi o samouczek walki, to robiłem go, tylko że robiłem go na klawiaturze i myszce, więc ja wolę go poznać na padzie. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. Uważaj, upadek z wysokości zrani cię lub zabije. Tylko wiedźmin to nie powinien zginąć z tej wysokości. Mamy coś tu? Jakaś lina. Coś nie tak? Może wrócę ci pomóc. Ty nie bądź taka wyszczekana, młoda. Wygrałem. Grałem. Powiedział. Dobra, ale fajno mają tą fortecę, plus wiecie, fajnie było w sumie popatrzeć sobie po ten... zwiedzać i w ogóle, nie? Bo tu fajnie i ładnie. No, a to miejsce znamy już z dwójki. Ten placyk. Czego się spodziewałaś? Troszkę muzyka jest za głośna, dialogi są za cicho, nie? To spróbujemy coś z tym poradzić za chwilkę. O, są ci. O, ten, co ma taką szramę przez pół twarzy, to właśnie jemu, jego dziecko niespodzianka mu to zrobiło. Zrobiła. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wojkowa Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al-Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Nic nie zrozumiałem. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wojku Wesemirze. Ha, ha. Mógłbyś powiedzieć, że odrobiłeś zadanie, gdy Wesemir spał. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak... No, dobra, mądra dziewczynka. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Lambert jest z właśnie. Kukłą. Znowu? Nie wybrzydzę. A z kim chcesz, kurwa, z Lambertem napierdalać się? Nie polecam. Było coś takiego, że musieliśmy kiedyś z Lambertem napierdalać. Powinniśmy w którymś dodatku do jedynki. Podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny?
tylko chyba na pięść to było, nie pamiętam. Samouczek walki, pamięć samouczek. Nie, no dajmy, bo chcę to sterowanie skinić. Lepiej przećwiczmy podstawy. Dobra, nie będziemy tutaj, pomijmy te wszystkie już dialogi, to takie wyciągnij, wiecie... Wyciągnij miecz, Geralt! Tak, tak, wyciąga się miecz czym? Wyciągam miecz sobie tym, dobra. Oznaczenie celu prawą gałką, dobra. Fajnie oznaczone. No, dobra, jest oznaczone. Nigdy się nie nauczycie. Mocne uderzenia, nie oszczędzajcie. Aha, tym mocne, tym z tym szybkie. Przy uderzeniu, młoda panno. Dobra, no, jakie sterowanie. Pamiętaj o pracy nóg. Aby wykonać unik w daną stronę, wybierz kierunek, używając L i B, okej. Okay. Aha, unik w ten sposób. A unik! Ja myślałem o parowaniu najpierw. No, come on, come on, come on. Przeturlać się w... Aha, teraz przeturlania, a jeszcze nie ma zasłony? Będzie parowanie i riposta później, nie? Teraz parowanie. Aha, po dwa tylko. Okej, okay, lewy trigger. No, come on, Vesemir. Aha, muszę przetrzymać. Walczę z głupią kukłą. Ćwicz na sucho. Riposta. Cios, odpowiedź. No, a to wystarczy, jak mogę trzymać blok, zanim on te, jak on będzie atakował, albo mogę poczekać, aż zaatakuje i nacisnąć tylko, i wtedy dostanie ripostę, nie? Czyli kopa w kolano. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę. No i kłeny mamy znaków tutaj, tak? Aha, lewy ten. Zacznijmy od kłem. A czekajcie, a czym się wybiera? No tym. Aha, kłen mam wybrać, kurwa. Ta. Okej, okay, rzucamy tym, dobra. No, atakuj. No i dobra. Nie możesz tego zrobić. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Dobra, Igni. Widzisz? Gdyby nie prosty system. Chyba nie wiem, czy nie jest powtórzony po prostu ten z dwójki, tylko jakoś sprawniej działa, mam wrażenie. Art, Geralt. No dalej. Aha, tam mam ten, że nie mogę rzucić. Okej, dobra, to musi się odładować, spoko. Kolejna akcji. Akcji. No tak, bo to jest przejęcie, oszołomienie w sobie przeciwnika, nad zwierzętami można przejąć kontrolę. Nad słabymi ludźmi później też. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? No i teraz wystarczy z tego wyjść, nie? Działa to troszkę inaczej niż w dwójce, tam po prostu były takie pułapki, gdzie ciężko po prostu było... aha, petardy rzucamy tym, dobrze, dobrze, faktycznie z rozróżnienie to jest okej. Irden było takie, że po prostu robiło się takie kółko na ziemi, przeciwnik musiał przez to przejść i wtedy stawał w miejscu, a tutaj robimy coś w rodzaju takiej klatki, z której się nie da wyjść, to jest bardzo dobre w sumie. Dobra, możemy porozmawiać, czekajcie, a miecz się chowa jak? Stanie we wskazanym miejscu na... Aha, tu mam stanąć, dobra. Tak, bo mam jeszcze rzucać manekiny, tak, tak, tak. Jak przytrzymamy, to możemy sobie wycelować, nie? Okej, okay, tu się kończy samouczek. Schowaj dobra, miecz. Dobra, starcie. Trening dowolny. Oh, shit. Dobra, nie potrzebuję. Wystarczyło schować miecz, żeby przestać walczyć, to dobra. No i hełm poleciał w ciul. Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. No, trzeba chyba hełm przynieść, tak? To mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermore. Nie zabrzmiało to najlepiej, panie Vesemir, no ale... Cóż. Teraz mamy i tak tylko cutscenkę, nie możemy nic zrobić. Później w drugim odcinku dopiero wezmę, zmienię, bo tutaj nie mam jak. Te ustawienia, żeby... Zabrakło ci mieczy do polerowania. Ale naprawdę zajebiste animacje twarzy zrobili, to ich należy na ten trzeba pochwalić. Bo włosy nadal nie są takie, jakby mogły być dobre, chociaż może to... No, a tu niby zakrwawiony manekin. No i tam Ciri już stała
przygotowana do ataku i dorosła. A nie, dobra, ona nie. No i kreskona się wzięła, ale nieważne, bo to oczywiście tylko sen o dzikim gonie. Po raz tysięczny Geralt ma sen o dzikim gonie. No, także strasznie mi się podoba, jak to wykminili, że wiecie, że w ramach snu sobie zrobimy cały samouczek, nie? Że tam kiedyś było to, nie? Maj 1272 rok. W porządku? Miałem koszmar. O czym? No tym samym, co zawsze? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Dobra, śniło mi się Kermoren. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w Bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. No te, jak to w snach. A słyszyła cię o coś w głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Ale włos na brodzie aż mu drgają. Już jest, zaraz będzie jasno. Na odwrót. O, a tam jakiś kurczę ten. Chwila. Co to? Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Jakiś list gończy tam może był na drzewie? Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? List od Yennefer. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś szybko to wyczuł. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. No kurwa, trochę mało informacji tu mieliście. No postscriptu. Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, służył nam za łóżko. Serio? Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko. W określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? No, kilka dni co najmniej. Trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. No cóż, czasem trzeba się uciekać właśnie do takich siedlisk. Słyszysz? Tak, tak. Słyszę i czuję. Jej, no i teraz możemy przetrenować się w końcu, wiecie. W końcu możemy się przetrenować. Au. No dalej. No, come on, Bulu. Kilka przewrotów i zaraz wszyscy będą szczęśliwi. Oczywiście moglibyśmy też użyć jakiegoś znaku. Ale napierdalanie mieczem jest zawsze fajniejsze. No ale dobra, spróbujmy. Na przykład Igni. No come on. Kurczę, nie zdążyłem...
sieknąć. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Punkty adrenaliny. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystywać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużywają je. Po skończonej walce poziom adrenaliny zacznie stopniowo opadać, chyba że znowu zaczniesz walczyć. Dobra, w końcu jest ta adrenalina tutaj. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Adrenalina z... Ała, co... Kurwa, chciałem sobie kark skręcić, kurwa. Nie wiem, coś kark zaczął być. Adrenalina tutaj widzę, że w końcu jakoś, wiecie, skminili, że hej, w dwójce to jakoś nie bardzo nam wyszło, bo adrenalinę można było odblokować na koniec, kurwa, gry. To trochę było bez sensu. Bo faktycznie te poziomy, żeby adrenalina nam się tam zaczęła ładować i żebyśmy mogli jej używać, no to kurde, to się odblokowywało dopiero w ostatnim akcie, gdzie nie było jakoś dużo walki z potworami, właściwie dużo z ludźmi, nie? I tam, no było bez sensu według mnie. Tutaj widzę, że w końcu, hej, od początku mamy tą adrenalinę, więc jest spoko. Dobra, życie, exp widzę, ciekawe, a ta czaszka to pewnie jest zatrucie, w sensie tam, no, zatrucie organizmu, w sensie toksyczność. Tutaj przy igni w tym momencie, no to ten żółty pasek to będzie, właściwie mogłem wziąć myszkę i nieważne. Przy tym, przy znaku, no to tam jest pasek po prostu tej Jezus, to nie jest mana, tylko, no nieważne. No a tutaj adrenalina te pod spodem. Okej, okay, odnowa poziomu życia, żywotność można zregenerować jedząc lub medytując. Medytacja musi trwać przynajmniej godzinę. Poziomach trudności krew, pod i łzy i droga ku zagładzie. Medytacja nie regeneruje żywotności. Mhm, czyli zjebałem, tak? Jedzenie, eliksiry można umieścić w kieszeniach, sięgać po nieco w czasie walki, regenerować, żeby regenerować żywotność. W górnej kieszeni masz jedynie... W górnej kieszeni masz... Aha, okej, okay, dobra, teraz jest. Wciskając to lub to, by regenerować żywotność, w górnej kieszeni masz jedzenie. Wciskaj tak, by zjeść, coś zjeść, odnowić nieco żywotności. Przewaź swojego konia, wciśnij dwukrotnie, dobra. Aha, tutaj widzę, butelka wody, chleb, to mamy tutaj na dole po lewym. Czyli teraz medytacja nie będzie mi odnawiała życia, to trochę beznadziejnie. Będziemy musieli dbać o to, żeby sobie regenerować to jakimiś tymi właśnie jakimiś tam roślinkami i tak dalej. Dobra, pozbieramy to. No ale dobra, myślę, że będzie spoko. Widzę, że tutaj rozpędzi Geralt, to go ciężko zatrzymać. Ty, zając. Właśnie, można jeszcze z potworów coś powyciągać. Kurde, grafika tak dobra, że po prostu potwory się chowają w krzakach, w sensie ich ciała i teraz nic nie widać. Ale fajnie, można szybko przebiegać przez roślinki i sobie zbierać to. Nie trzeba nic klikać mi. Dobra, zajebiście. A tu widzę, mi od celu pokazuje, ile mnie dzieli tam, nie wiem, kroków czy czegoś. A, to są potwory, to są ten, tu jest kuń. Dobra, wszystko jest jasne. Myślę, że dla was też. A, tu mamy nawet menu. Dobra, więc mam nadzieję, że sobie będziemy jakoś radzić bez tej medytacji. To wasza wina, wy mi tak podpowiedzieliście. Jeszcze dźwięk sobie zmienię. Aha, wszystkie dźwięki, muzykę, efekty, dialogi. No właśnie, muzykę sobie troszkę damy w tak. I w sumie to też troszkę zniesiemy, to nawet bardziej. Tak będzie, myślę, lepiej. Także to tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję. Oczywiście taki wstępniakowy, pomimo że pomijałem te, nie czytałem tych pierdół i pomijałem dużo, znaczy nie, nawet nie pomijałem rzeczy, ale nie czytałem tych wszystkich tam samouczków. To i tak wyszło nam 40 minut, no niestety tak to wygląda. Hej, jest zegarek. To jest świetne, jest zegarek. Jest 4:48, rano, jest pogodnie. Kurczę, pięknie, naprawdę... Wow! No, dobra, to tyle. Trzymajcie się. Oczywiście podaję wam w opisie linki do serii z Wiedźmina pierwszego i Wiedźmina drugiego. Jeżeli nie oglądaliście tej serii na moim kanale, chcecie sobie oglądać albo, nie wiem, odświeżyć sobie tę serię, to zapraszam. Obydwie są długaśne. Dwójka ma wszystkie zakończenia, także śmiało możecie oglądać. No i tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, bye!